Bardzo proszę. W miesiącu kwietniu zarząd spotkał się na 4 grupowych posiedzeniach. W tym czasie przewodniczący Sławomir Góra uczestniczył w szeregu spotkań między innymi. Dokonał otwarcia boiska wyremontowanego przy szkole 101. Brał udział w sesji Rady Miasta Krakowa. Odbyło się spotkanie w sprawie monitoringu, jak i spotkanie w sprawie harcerzy odnośnie przeniesienia ich placówki. Do 101. Do szkoły 101. Przy współudziale z HIT-u były omawiane zagadnienia remontu obrońców, ulicy Obrońców Krzyża. Dzisiaj było spotkanie, które dotyczyło budowy hali sportowej przy 3. Liceum Ogólnokształcącym. Odbyły się też spotkania w sprawie dokończenia budowy parkingów na osiedlu Kazimierzowskim. Jak też odbyło się spotkanie, które dotyczyło rejonu ulicy Kaczeńcowej, a dokładnie wyjaśnień zastrzeżeń, jaki radny dotarliście do prezydenta. Spotkanie odbyło się przy udziale Wydziału Skarg oraz harcerzy. Pan wiceprzewodniczący Malara brał udział w konkursie od Sędzimira Bowandy. Członek zarządu Grzyb uczestniczył w spotkaniach z harcerzami w sprawie obchodów Dnia Dziecka oraz spotkaniach, które dotyczyło konkursu na scenariusz filmu promującego Wieńczycę. Jak zawsze pan Góry przedstawi nam swoją prezentację. W miesiącu kwietniu wystosowano szereg pism. I tak, do ZIKIT-u. Tutaj pismo dotyczyło przeglądu nawierzchni ulicy Pokrzywki i ulic w osiedlu przy Arce oraz pismo pytające o możliwość oznakowania przejść na ulicy Pokrzywki. Do Polskiego Związku Działkowców wystosowano odpowiedź, że minął termin zgłaszania pomysłów do zagospodarowania planu przestrzennego. Do Szkoły Podstawowej 101 nadesłaliśmy odpowiedź, że ze względu na brak środków nie będziemy uczestniczyć w zakupie nagród na turniej szachowy. Do Fundacji Kognosko poszła odpowiedź, że nie mamy środków na finansowanie dojazdu prawników na spotkania w Radzie Dzielnicy. Do Straży Miejskiej wystosowano pismo o częste kontrole rejonu osiedla Jagiellońskiego 1 za przychodnią, jest tam taki śmietnik, stale znajdują się nieczystości, oraz o kontrolę terenu lądowiska helikopterów koło szpitala. Do Szkoły Podstawowej 104 wystosowano wyjaśnienia w sprawie remontu okien. Do prezydenta Majchrowskiego zostało wystosowane pismo z prośbą o nadanie odznaki honoris gratia do fryzury Korta oraz jej dyrektorce pani Morzyńskiej. Do ZIKIT-u jeszcze poszło pismo z prośbą o wyznaczenie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Jedno to na ulicy Jakubny koło bloku 16 na Zdrusia, drugie na Syka, to jest blok 11 na osiedlu Zdrusia. Do Szkoły Podstawowej 101 przysłaliśmy pismo, w którym obejmujemy patronatem konkurs literacko-plastyczny Co mi w duszy gra. Odmowę przeznaczenia środków ze względu na ich brak wystosowaliśmy do Szkoły na Modernizację Wojska, do Szkoły Podstawowej 104. Do MOPS-u Straży Miejskiej Policji wystosowaliśmy pisma z prośbą o opinię w sprawie ponownego najmu na osiedlu Kalinowym 1. Do Fundacji Wygraj Siebie wysłaliśmy list, w którym prosimy o konkretną informację, ile otrzymalibyśmy gier za wpłatę na tejże fundacji.
do klubu Dziubla wystosowaliśmy odmowę finansowania rozgrywek rzutek. Do Straży Miejskiej została przesłana cała lista, która powstała na Komisji Praworządności. Są to miejsca, które radni zgłaszali celem zwiększenia obserwacji przez Straż Miejską. Miejsca, gdzie spożywa się nadmiernie alkohol, jest malowane grafiki albo też wchodzą generalnie psy niebezpieczne bez kagańców. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, odbyło się 9 delegowań radnych, między innymi bieżący utrzymania ogródków jadanowskich, pani Hałacińska, pan Jarosz, pani Aksamit Dobrzyła, pan Szewczyk jako członków komisji do spraw wyboru dyrektora placówek i pani Elżbieta Liro, pani Nadulska i pani Łoś do spraw przeglądu placówek oświatowych i ustalenia zadań. Adamek Robert, przegląd obiektów sportowych, sportowego Wanda oraz Krakowianka i Bieńczycki Zygmunt, udział do spraw rekrutacji na turnusy osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, ja bardzo proszę tych Państwa, co chodzili na przeglądy placówek oświatowych, żeby przesłali mi zdjęcia, to ja zrobię oddzielną taką prezentację, co poszczególne placówki sobie życzą, jakie zadania. Dobrze? Także, że to oddzielnie kiedyś to zrobię i żeby to przesłać. Prezentacja z odbioru, nie mam nic tutaj takiego, jedynie bieżące utrzymania ogródków jadanowskich. Jeżeli tam było coś, jakieś sprawy, to bardzo proszę panią Halinę Hałacińską do wyjaśnienia. Pytanie. Odnośnie ogródków jadanowskich, czy jakieś uwagi były? To znaczy, powiem Państwu, tak jak widać na założonym obrazku, był śnieg, no więc trudno mi stwierdzić, czy było posprzątane, czy nie ma takiej możliwości. Natomiast powiem tak, no, kosze były opróżnione, rzeczywiście wszystkie regulaminy były na nowo przyklejone. No, to, co wykonawca mógł zrobić w takich warunkach, nie miałam żadnych wątpliwości. Było ok. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania do bieżących spraw zarządu? Bardzo proszę, pan Burczowski. Ja mam, panie przewodniczący, dwa pytania. Wrócę do tych ogródków. Ja mam taką propozycję, panie przewodniczący, żeby może wystosować jakieś pismo jako zarząd do pana prezydenta odnośnie tego, żeby nie robić tych przeglądów zimą, bo i tak sądzę, że to nic nie daje, bo jak to pani powiedziała, że i tak jest śnieg, to po pierwsze. Po drugie, nie sądzę, żeby zimą, jak jest śnieg, ktoś naprawiał te ogródki. A to są pieniądze z budżetu miasta, prawda, gminy, które dostaje radny za to. Więc ja bym jednak był za tym, żeby wystosować takie pismo, żeby albo, wracam do tego, albo zrobić to w ten sposób, żeby radny, który jest z danego terenu, żeby on zrobił zdjęcie i poinformował, czy coś jest źle, czy nie. Chodzi mi tylko o to, żeby uratować te pieniążki, które tam za to dostaje radny, bo pani Hadzi. To jest pierwsza moja sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest ta hala przy tym trzecim NO. I druga rzecz odnośnie tej hali, to proszę mi powiedzieć, czy tutaj mamy pewność, że ta szkoła będzie w stanie utrzymać tą halę? Czy co wtedy, jak na przykład nie będzie w stanie utrzymać tej hali? Odniosę się do pierwszego pytania. Zrobienie czegoś takiego jak nie odstąpienie od przeglądów comiesięcznych, to są rzeczy związane z umową, którą się podpisuje z wykonawcą. Wykonawca ma płacone miesięcznie tak zwany ryczał za to, co tam się, że tak powiem, dzieje. Czyli tam ma sprzątanie, naprawianie, utrzymywanie, że tak powiem, porządku. Tak, czyli na ogródkach jordanowskich przez cały rok, jeżeli by były uszkodzone na przykład urządzenia nawet w zimie, bo czasem się to zdarza przez dewastację, to właśnie jest po to, żeby robić to na bieżąco, nie zostawiać się tego okresu zimowego. Nie ja to wymyśliłem, jest umowa podpisana, przetarg, zdaje się, nie chcę wprowadzać kogoś w błąd, nie wiem czy na 2 lata,
Albo trzy. Nie jestem teraz pewny, mogę to sprawdzić, prawda? Że jest podpisana umowa i ta umowa ma między innymi zapis, że co miesiąc jest kontrola po to, żeby była podstawa do tego, żeby sprawdzić, czy wykonawca wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy nie. My do tego jesteśmy dopraszani jako, tak jak zresztą zapisane jest w statucie dzielnicy, że do takich rzeczy, gdzie urząd przeprowadza komisyjne, prawda, jakieś odbiory, dopraszany jest przedstawiciel Rady Dzielnicy i na podstawie tego korzystamy. Ja nie mogę tutaj zrobić odstępstwa, jeżeli mówimy o tym, że akurat w grudniu i styczniu nie będziemy tego robić, bo uważam, że to jest jakby pokazywanie, że no, Rady Dzielnicy jest niepotrzebny. Oni i tak będą musieli to robić. Po duże, to jest odpowiedź na pierwszy... Znaczy, panie przewodniczący, jeszcze jakby można było... Na wodę. Na wodę. To znaczy, nie chodzi mi konkretnie o to, żeby tego nie robić, tylko cały czas jednak tutaj stoję na takim stanowisku, żeby, powiedzmy, robił to radny w ramach tej swojej diety, którą ma, nie dodatkowa ekstra, powiedzmy, pieniążków, tylko w ramach tej swojej diety. No jest, mam ogródek jakiś, to się tym ogródkiem zajmuje, prawda? I wtedy zdaje pan przewodniczącemu relację. Tylko o to mi chodzi. Żeby nie dawać ekstra, nie wyznaczać na przykład pani Hałacińskiej ekstra, żeby dostała pieniążki za to, tylko żeby to robił radny, który ma w rejonie, ma takie zadanie. No przecież to jest, wtedy będzie to w ramach, powiedzmy, jego obowiązków i w ramach tej diety, którą otrzymuje. No, to, ja mam również propozycję. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, ja jestem też za, ale zróbmy tak, żeby nie likwidować czegoś, co funkcjonuje, może pana zdaniem nie do końca doskonale, i wprowadzać coś, czego nie wiemy, jak funkcjonuje, bo de facto to, o czym pan mówi, to powinno być obowiązkiem, prawda? Co? Ale spróbujmy zrobić tak, że od dzisiejszego dnia, czyli dzisiaj mamy 25, prawda? Zapraszam wszystkich radnych, którzy opiekują się swoimi rejonami, żeby takie rzeczy, o których pan Buszkowski mówił, przekazywali do rady. Zobaczymy przez okres 3 miesięcy, jak to funkcjonuje. I wtedy podejmiemy decyzję. Zobaczymy, jaki będzie owoc tego, jak pracujemy, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Bardzo. Tylko jak, to jeszcze moja uwaga taka, że chciałbym, żeby to było podane publicznie po prostu tutaj na sesji, że powiązmy któryś radny jakby wywiązał się z tego. Jak tylko będą, żeby, otóż to, żeby ja mam prośbę, rady. Tylko ja nie będę nikomu o tym przypominał, bo to nie jest taka moja rada. Oczywiście, że nie. Każdy radny wie o tym, że dbanie o swój okręg wyborczy, wiedza na temat tego, co się dzieje w tym okręgu wyborczym, to jest obowiązek. Oczywiście. To nie jest, że tak powiem, rzecz, którą może zrobić albo nie musi. To jest obowiązek. I ja będę czekał. Okres 3 miesięcy, pani Małgosia zapisze w protokole, przez okres 3 miesięcy będziemy zbierać informacje i możemy te informacje później na każdej sesji przekazywać tutaj w bieżących pracach zarządu, co w danym rejonie albo co dany radny przekazał, czym się interesował, co robił. Okay? Na podstawie tego... To jest bardzo dobre, satysfakcjonuje, to jest... Drugie pytanie. Drugie pytanie było związane z halą. Etap hali na dzień dzisiejszy jest prowadzony, sprawdzają wszystkie kosztorysy, które wykonawcy przedłożyli w przetargu. Dzwoniłem dokładnie wczoraj w tej sprawie do pani, która się zajmuje przetargami. Wszystko idzie w kierunku wyboru firmy, która tam miała taką kwotę, która no jest większa niż planowaliśmy, bo 6 milionów jest w budżecie, ta kwota, która jest w granicach niecałe 7 milionów, prawda? To jest kwota przewyższająca. Pojawił się, oczywiście to nie jest oficjalna wersja, dlatego proszę nie traktować tego jako oficjalną wersję, że ktoś tam próbuje unieważnić ten przetarg. Na dzień dzisiejszy oficjalnie mogę powiedzieć, że nie było tego takiego zagrożenia, dlatego że jest postępowanie dalej prowadzone, sprawdzają te wszystkie oferty. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, bo jeszcze tam są zapytania, będzie tam jakiś okres na odwołania. I pan dyrektor Kowal będzie poszukiwał dodatkowych środków pana prezydenta na dołożenie do tego, żeby można było to. Źródeł do dołożenia jest bardzo wiele, tak jak powiedziałem. Wydział Ochrony Środowiska, nie Wydział, tylko Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska mają fundusze na refundację rzeczy związanych z energooszczędnymi elementami, które można zrefundować z tego funduszu. I to jest kwota do 15%, zdaje się, z tego, co ja mam, takiej całości. To już jest prawie zimno.
Dodatkowo są jeszcze środki, które można pozyskać z Ministerstwa Sportu. I tutaj też poseł deklarował, że tutaj uruchomił takie środki, czyli de facto gmina Kaszub nie powinna dokładać do tego więcej, a wręcz przeciwnie, może jeszcze dostać więcej zwrotów, nie wyda wszystkie pieniądze. Dopóki tego nie ma, tak mówię, no nie mogę powiedzieć nic konkretnego. A teraz pytanie, które było związane z utrzymaniem. Ten temat był poruszony przed rozpoczęciem w ogóle całej procedury przygotowania zadania do budżetu, dlatego że pytanie pani prezydent, która zwróciła się do mnie, czy szkołę będzie stać na to, żeby utrzymać nowy obiekt. Bo wybudować obiekt to nie jest problem, tuż to trzeba go utrzymać. Dlatego ja poszedłem w tą stronę, żeby wybrać budynek pasywny jako energooszczędny, który w przyszłości daje możliwość mniejszych opłat, prawda? Przewodniczący Komisji Praworządności. Zapomniał proszę zadzwonić. Pani Małgosia zadzwoni zaraz na straż. I w każdym bądź razie po przeanalizowaniu wszystkich kosztów, jakie są związane z utrzymaniem hali, która już stoi z pomnika, druga hala taka pasywna, która już stoi, bo już na Akademii Rolniczej jeszcze nie wiadomo, ile kosztuje utrzymanie, ale z tej pierwszej, jak korzystaliśmy z informacji pana burmistrza, rocznie jest to koszt ogrzewania wody, prądu, śmieci 42 tysiące rocznie przez rok. To teraz trzeba policzyć, że dzieląc to na 12, prawda? Chcę powiedzieć, że nasz balon to za sezon bierze więcej. Ale to już pominam. Do tego trzeba doliczyć, tak jak już my rozmawiali z panią dyrektor, oprócz ta hala będzie spełniała oczywiście nie tylko funkcję, jakbym powiedział, taką jako zabezpieczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla szkoły czy dla szkół, ale również komercyjnych, dlatego że po zajęciach lekcyjnych będzie ta hala udostępniona mieszkańcom Bielczyc za pieniądze. Czyli de facto utrzymanie tej hali w 99,9% jestem pewny, będzie z tego, co hala na siebie zarobi. Powiem więcej. Zostanie jeszcze na to, żeby pewne rzeczy ewentualnie remontować i naprawiać, jeżeli coś będzie zniszczone. Bo tak jak powiedziałem, 42 tysiące rocznie można podzielić, ile to wychodzi miesięcznie, zakładając, że hala będzie używana z tego, co przynajmniej jest była używana na przykład na Ptaszyckiego, hala Futnika, to praktycznie do późnych godzin wieczornych, żeby nie chodzić do 24, nawet ludzie wchodzili grali, to jest to opcja taka, że a godzina wynajmu takiej hali to jest najmniej 180 zł. Czyli można policzyć, ile godzin potrzeba, żeby miesięcznie zwróciło się co. To jest bardzo łatwy rachunek, przepraszam, nie byłem przygotowany na takie pytanie. Co możemy zrobić, bo taki biznesplan pani dyrektor będzie musiała przygotować i okaże się, że energooszczędne budynki, jeszcze jedną rzecz powiem, że tam w wspomnikach było zamontowane jeszcze ogrzewanie podłogowe, które tak naprawdę w ogóle nie było używane. Oni musieli nawet wietrzyć halę, bo było za ciepło, zimie. To jest też element. Także u nas tego już nie będzie. Także generalnie będą włączać tego, czego nie ma, czyli nie będzie ogrzewania na hali, na arenie. I tutaj moim zdaniem oszczędności, bo będą też ulepszenia ze względu na to, że doświadczenie mieli tutaj projektanci tej hali, którą budowali i tu, i na Akademii Rolniczej. Także jest szansa, że to będzie jeszcze mniej. Czyli tak jak powiedziałem, kwota 40 tysięcy to może być kwotą, która na cały rok, to jest podkreślam. To jest bardzo mało. Panie Przewodniczący, jeszcze wrócę do tych hali. A proszę mi powiedzieć, czyli tym wynajmowaniem, tą opieką będzie się zajmowała szkoła, dyrekcja, czy będzie jakaś firma, powiedzmy, która będzie się tym zajmowała? Operatorem hali jest szkoła. Szkoła ma cały zarząd, to ona będzie sposób, organizacja, w jaki sposób będzie wynajmowała, kto się będzie zajmował, to już jest zmartwienie. Pieniążki, które szkoła będzie zarabiała, będzie odprowadzała do gminy, czy będzie to na jej koncie, na koncie szkoły? Jest coś takiego jak tak zwany fundusz, czy środek specjalny, to się tak nazywa. Z tego co wiem, te pieniądze, które zarabia tak powiem, szkoła na wynajmie sali, muszą być co roku wydawane, żeby czyścić do zera i od nowa
że tak powiem, od przyszłego roku, od następnego roku nie można zbierać. Ja rozumiem, tylko czy... Czyli środki są przyprowadzone na środki szkoły, nie oddaję do gminy, tylko szkoła i tylko tyle, że skarbnik musi wydać. Skarbnik chce te pieniądze, że tak powiem, do siebie do budżetu. No, bo ja słyszałem tak właśnie, że jak są na przykład wynajmowane sale gimnastyczne, to podobno nie szkoła tymi pieniążkami dysponuje, tylko dysponuje to gmina. Tak chciał skarbnik. Z tego co wiem, były bardzo duże opory, bo w jaki sposób można zmotywować dyrektora, żeby on tutaj w jakiś sposób pozyskiwał dodatkowe środki. Jeżeli to, co on pozyska, on ktoś zabierze. No bez sensu, nie? Także 99%, że jest tak, jak powiedziałem. Ta, jeszcze tylko dopytam, czyli ta druga szkoła też będzie korzystała z tej karty 104? Myślę, że wszystkie szkoły z terenu dzielnicy 16 będą miały możliwość korzystania, tylko trzeba to organizacyjnie zrobić. Wiadomo, że to nie jest takie proste. Czy są jeszcze jakieś pytania do bieżących prac zarządu? Nie. Przechodzimy dalej.